Gmina Deszczna położona jest w zachodniej Polsce w województwie lubuskim. Jej cały obszar mieści się w szerokiej pradolinie rzecznej. Od północy i od wschodu oblewana jest wodami rzeki Warty. Gmina Deszczno. Dziś miejsce przyjazne inwestorom, przez które przebiega droga ekspresowa S3. Jednak niegdyś przebiegał przez jej obszar ważny europejski szlak komunikacyjny, gdzie kluczową rolę odgrywała rzeka Warta. Dzięki temu posiada ona bogatą historię osadnictwa. Najważniejsze aspekty tej historii, niezwykłe w skali Polski i Europy, zaprezentujemy w tym filmie. Przedstawimy je w sposób chronologiczny, rozpoczynając od epoki lodowcowej, a kończąc na czasach współczesnych. Epoki kamienia i metali trwały tysiące lat, najdłużej w dziejach ludzkości. Kończą się na epoce żelaza w IX wieku naszej ery. Kilkanaście tysięcy lat temu, pod koniec ery Wielkich Saków, na skutek ocieplenia klimatu, z terenów Europy Środkowej stopniowo zaczął wycofywać się lodowiec kontynentalny. Proces ten umożliwił napływ z południa ludzi z kręgu kultury epoki kamienia. Ludzie ci zasiedlili również tereny obecnej Polski. Należy dodać, że w tym czasie w Europie królowały jeszcze wielkie ssaki, takie jak Prażubry i Tury, na które ci ludzie, nasi przodkowie, z pewnością polowali. Epoka kamienia. To jeden z okresów w pradziejach ludzkości, nazwany tak po raz pierwszy przez Wedela Simonsena, duńskiego historyka. W latach 1813-1816 ustanowił on regułę periodyzacji dziejów polegającą na podzieleniu historii człowieka na trzy epoki. Epokę kamienia, epokę brązu i epokę żelaza. W pierwszej z tych epok ludzie wytwarzali narzędzia z kamienia. Takie na przykład jak ta oto replika siekierki kamiennej. Takie siekierki mogły być z powodzeniem wykorzystywane również w kolejnych epokach, na przykład w epoce brązu. Na obszarze gminy Deszczno archeolodzy znaleźli wiele ciekawych artefaktów ze wspomnianych przeze mnie epok. Świadczy to o bardzo wczesnym osadnictwie na tym terenie. Epoka kamienia w Deszcznie i okolicy bliskiej Deszczna mogła się rozpocząć około 12-11 tysięcy lat temu. Po wycofaniu się ostatniego lodowca. Niemniej przypuszczam, co jest dosyć prawdopodobne, że pod zwałami polodowcowymi, szczególnie na północ od Deszczna, zaraz po przekroczeniu Warty, możemy znaleźć w przyszłości ślady naszego praprzodka, czyli Neandertalczyka. Możemy się domyślać, że na terenie gminy Deszczno przebywały grupy zajmujące się łowiectwem, zbieractwem, kultury archeologiczne związane z najstarszymi epoki kamienia. Z terenu gminy Deszczno pochodzi kilkanaście zabytków krzemiennych i kamiennych. Na wyróżnienie zasługuje kilka grotów krzemiennych, nóż krzemienny, skrobacze. W tej chwili są mi znane znaleziska pojedyncze narzędzi, siekierki krzemienne, siekierki kamienne, toporki kamienne, ba nawet jest znany sztylet krzemienny, znaleziony na przedmieściach Gorzowa, dokładnie na Zieleńcu, ale to niejako z pogranicza gminy miasta Gorzowa i gminy Deszczno.
kolejnym epizodem osadniczym, już bardzo dobrze zauważalnym, jak i dobrze rozpoznanym z terenu gminy Deszczno, jest epoka brązu, a zwłaszcza osadnictwo ludności kultury łużyckiej, zauważalne w szczególny sposób w całej szeroko pojętej Dolinie Dolnej Warty. Bardzo bogate osadnictwo przekłada się na dużą ilość osad, z których wiele zostało przebadanych. Takim wyróżnikiem kultury łużyckiej są cmentarzyska ciałopalne. Bliżej zostało rozpoznane cmentarzysko Zborka. Z tego cmentarzyska pochodzi popielnica i kilka przystawek grobowych pozyskanych w trakcie badań prowadzonych jeszcze w latach 50. Zazwyczaj duże naczynia znajdowane w grobach łużyckich są popielnicami, czyli naczyniami, w których przechowywano kości ludzkie. Dookoła popielnicy w wielu przypadkach w grobach do grobów wkładano tak zwane przystawki grobowe, mniejsze naczynia. Ja nie wiem, czy nie można by nazwać Deszczna i jego najbliższej okolice za jedno z najbardziej bogatych właśnie w odkrycia przedmiotów z epoki brązu i z wczesnej epoki żelaza. Kultura łużycka, czyli pełna epoka brązu, jest również reprezentowana przez, w szczególny sposób, przez zabytki metalowe, zabytki brązowe. Z terenu gminy Deszczno nawet w ciągu ostatnich lat zostało pozyskanych kilka ciekawszych skarbów brązowych. Najsłynniejszym znaleziskiem ostatnich lat z epoki brązu jest tak zwany skarb z Deszczna, odkryty na okolicznych polach przez Michała Plutę w 2012 roku. Mi udało się znaleźć skarb brązowy kultury łużyckiej, datowany mniej więcej na 700 do 900 lat przed naszą erą. Skarb brązowy zawierał 20 elementów, w którym były bransolety, noże, siekiery. Do tego bardzo, bardzo ciekawą rzeczą były sierpy, które były ostre. W skarbie z samego Deszczna zresztą wystąpiły siekierki, sierpiki i kilka innych przedmiotów brązowych, przeważnie, jakby to nie nazwać, no, trzeba to nazwać biżuterią, bodajże naszyjniki. Natomiast to nie są rzeczy, które występują rzadko. Ciekawszą rzeczą jest to, że udało się uchwycić kontekst skarbu w postaci naczynia ceramicznego, w którym depozyt został schowany w ziemi. Deszczno zajmuje czołowe miejsce w regionie Dolnej Warty i Noteci pod względem liczby znalezionych monet antycznych i średniowiecznych. Jednym z poszukiwaczy takich monet jest mieszkaniec Deszczna Jakub Łybek. Pierwszą, którą znalazłem, był denar Trajana, około 110 roku naszej ery, został wybity. Najmłodsza denar Karakali, około 200 roku. Ciekawostką jest to, że część tych monet miała patynę ogniową, czyli zostały złożone z ciałem do grobu i ciało zostało spalone. Wszystkie pochodzą z Menicy w Rzymie. Okres ich od II do III wieku naszej ery powstania, aczkolwiek podejrzewam, że napłynęły na nasze tereny trochę później. Niektórzy to określają jako wpływy rzymskie, niektórzy określają to jako wędrówki ludów. Na obszarze gminy Deszczno bardzo często znajdowane są monety arabskie.
monety arabskie funkcjonują dwie nazwy, dirhem lub dirham. Te monety, które zostały znalezione przeze mnie, zostały wybite na przełomie VIII i IX wieku. W odróżnieniu od rzymskich denarów, gdzie część z nich jest ze stopu srebra z brązem lub brąz posrebrzany, tak tutaj w przypadku dirhemów mówimy o czystym srebrze. Są one datowane z IX wieku, ale raczej, i to z naciskiem na to słowo, raczej one zostały zgubione na terenie Deszczna w wieku X. One napływały ze wschodu, przypuszczalnie pośrednikami były tu ludy germańskie, w tym przypadku konkretnie wikingowie, a więc wojownicy wywodzący się z terenów Skandynawii, włącznie z obecną Jutlandią, czyli Danią, którzy pośredniczyli w przywożeniu z nad terenu Wołgi te dirhemy arabskie.